Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie na moim kanale Fiszkowa Kartoteka. I dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który tak naprawdę sprowokowała jedna książka, którą właśnie skończyłam czytać, dosłownie wczoraj. I jest to Ken Follett, Filary Ziemi. O tej książce na pewno będę więcej mówiła w podsumowaniu miesiąca, które będzie już za tydzień. Natomiast dlaczego ta książka sprowokowała mnie do dzisiejszego odcinka i o czym będzie dzisiejszy odcinek? Mam nadzieję, że Was troszeczkę zaintrygowałam. Oczywiście zapraszam na więcej, jeżeli tak się stało, ale najpierw wspomnę o tym, że bardzo pomoże mi, jeżeli klikniecie przycisk subskrybuj, jeżeli skomentujecie ten film i jeżeli klikniecie taki kciuk w górę, bo to oznacza, że film Wam się podoba. A jeżeli te wszystkie rzeczy się robi, to YouTube, czyli ta platforma, na której możecie oglądać ten film, to YouTube właśnie promuje takie treści, a mnie to pomaga dotrzeć do większej ilości osób. Jeżeli z kolei słuchacie mnie na podcastach, to bardzo Was proszę o subskrypcję również na platformie podcastowej i skomentowanie tam. Jest możliwość również wzięcia udziału w ankiecie, jak Wam się podoba ten odcinek, więc bardzo Was proszę o taką pomoc, naprawdę będzie mi to przydatne i pomocne. Z góry dziękuję i teraz zapraszam już do właściwego odcinka. Słuchajcie, dlaczego mnie ta książka sprowokowała w ogóle do jakiegoś konkretnego odcinka? A to dlatego, że ta książka jest gruba. Ta książka jest gruba, ma ponad 800 stron. I bardzo, ale to bardzo mi się podobała. I to już taki spoiler do przyszłego odcinka. Natomiast chciałam Wam opowiedzieć w ogóle dzisiaj o takich grubych książkach, które mają ponad 800 stron, które mam na swoich półkach i które albo już przeczytałam, albo mam w planach przeczytać w najbliższym czasie. I dlaczego w ogóle lubię takie grube książki? Otóż uważam, i to będę mówiła troszeczkę na podstawie właśnie tej książki, uważam, że takie grube powieści mają to do siebie, że dają na tyle dużo czasu, że dają bardzo ciekawie rozwinąć się akcji. Jeżeli ktoś ma, autor oczywiście, jeżeli autor ma taką umiejętność, że umie ciekawie zbudować fabułę, że umie ją ładnie rozpocząć, rozbudować, rozwinąć i zakończyć, to taka długa opowieść jest niezwykle wciągająca, jest taka bardzo komplementarna. Poza tym taka gruba książka daje możliwość tego, żeby wszystkie wątki, które są zawarte albo które autor chciał zawrzeć w książce, są równomiernie rozłożone, mają na tyle dużo czasu, żeby się rozwinąć, właśnie żeby się przeformułować i ciekawie jakoś po prostu rozwinąć, tak? Masło maślane. Poza tym wszystkie postaci, które są tutaj w książce opisane, w tej powieści, mają na tyle dużo czasu na kartach takiej powieści grubej, na to, żeby być zaprezentowane. Każda postać ma dużo czasu, żebyśmy ją poznali. Żebyśmy ją poznali nie tylko poprzez opis, ale również przez jej czyny, przez jej akcje, przez działanie. Każda postać ma miejsce, ma możliwość przejrzycia tak zwanego tego łuku rozwoju postaci, tego, właśnie nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale takiego właśnie rozwoju komplementarnego postaci. Ma możliwość dojrzewania do jakichś różnych decyzji. Każdy ma dużo miejsca, każda postać ma naprawdę tutaj ciekawie rozłożone wątki i ta waga różnych wątków każdej postaci jest równomiernie rozłożona. I ta książka Kena Folletta, Filary Ziemi, to ma i dlatego właśnie lubię takie książki. Poza tym, jeżeli już się z kimś zaprzyjaźnię, że tak powiem, w trakcie czytania, to mam na to dużo czasu, żeby właśnie też spędzić z taką książką dużo czasu. Jeżeli to jest świetnie napisana powieść, to bardzo dobrze się takie grube książki czyta i ja bardzo lubię takie książki. W tamtym roku troszeczkę uciekałam od grubszych powieści, troszeczkę się chyba odbijałam tak naprawdę od nich i miałam ochotę czytać coś chudszego i takiego mniej rozbudowanego właśnie w treści.
I przyznam, że przyjemnie mi było zacząć ten rok właśnie z taką grubą książką. Fantastycznie się bawiłam i mam nadzieję właśnie, że ten rok to będzie właśnie takie nadrabianie moich zaległości właśnie w tych grubych książkach, które mam na półkach. Opowiem Wam najpierw też o takich książkach, które mam na półkach i już skończyłam czytać. Jedna z tych książek to jest właśnie ubiegłoroczna książka, o której mówiłam. To jest Javier Marías, Twoja twarz jutro. I jest to taka powieść, która no niestety nie wciągnęła mnie i nie podobała mi się, ale jednak to, że ona właśnie miała tak dużo stron, ona tutaj ma ponad 1000 stron, ja chyba właśnie na to też narzekałam, 1100 stron ponad. I te 1100 stron, no naprawdę, jeżeli coś się z kolei Wam nie podoba, to taka długa powieść, no jest większym może wyzwaniem. Natomiast trzeba przyznać, że autor tutaj, akurat Javier Marías, ma taki styl, który mnie się nie do końca podoba, bo te rozbudowane na pół strony zdania, a strony też nie są malutkie, tylko naprawdę duże, to takie zdania pozwalają się zgubić. Natomiast z drugiej z kolei strony tak długa powieść daje taką możliwość wczucia się w ten rytm i taki flow autora. Akurat Javier Marías, o ile jakoś super go nie lubię, to jednak czasami było to niezwykle satysfakcjonujące, żeby czytać te zdania i mieć takie poczucie, że to jest powieść, która się rozwija tak powoli i tak snuje się powolnie, że to było nawet, mimo to, że mi się tak powieść nie podobała, to było to niezwykle satysfakcjonujące. Grubaśna książka, naprawdę długa, czytało mi się ją też długo, ale w tamtym roku, i możliwe, że to ona właśnie była takim powodem, dla którego nie miałam jakoś specjalnie ochoty na sięganie po grube książki, no bo 1100 stron, takiej dosyć ciężkiej lektury dla mnie, troszeczkę skutecznie mnie zniechęciło do innych książek grubych, ale w tym roku zmienię to, mam nadzieję. No więc to jest jedna z takich powieści grubaśnych na mojej półce, które mam za sobą. Inna z kolei książka, która bardzo mi się podobała i którą uważam równie z... postawiłabym gdzieś mniej więcej na równej wysokości co Filary Ziemi, Kena Folletta, to jest Eleanor Caton, Wszystko co lśni. Fantastycznie zbudowana powieść, bardzo ciekawa fabuła, też sensacyjna, rozwijająca wątki różnych postaci, w bardzo ciekawy sposób opowiadająca w ogóle o tych wydarzeniach. Naprawdę bardzo ciekawie też skonstruowana powieść. A o czym ona jest? No, oto jest taka powieść, która się dzieje w Nowej Zelandii, w takim społeczeństwie, właśnie się zastanawiam, czy to byliby górnicy. Na pewno ludzie, którzy szukali złota w tej Nowej Zelandii. To są 60. lata XIX wieku, trudne czasy, ciężkie czasy, też gorączka złota sprzyjała różnego rodzaju machlojom i różnego rodzaju oszustwom, więc to wszystko się tutaj właśnie dzieje z takimi intrygami w tle gdzieś i właśnie bardzo ciekawe są postaci, świetnie rozbudowane. Fantastycznie jest zbudowana tutaj atmosfera takiego trochę sensacyjna, trochę takiego zagrożenia. Bardzo ciekawa książka. No i ile ona ma stron? 932 strony, więc nie 1000, ale ponad 800 zdecydowanie. Fantastyczna lektura i bardzo, bardzo polecam Wszystko co lśni Eleanor Caton. W ogóle to jest książka, która zdobyła nagrodę Bookera w 2013 roku i z tego co pamiętam, to Eleanor Caton była najmłodszą zdobywczynią tej nagrody, co jest też ciekawą takim faktem na temat tej autorki. Jeszcze jedną książkę, którą mam za sobą z takich grubych właśnie, to jest Hermann Hesse i Gra szklanych paciorków. Książka ma ponad 800 stron, 801 powiedzmy. I jest to książka, która bardzo mi się podobała. Natomiast wiem, że ma też osoby, że są takie osoby, które niestety, których ta tematyka nie do końca przyciągnęła i odrzuciła wręcz,
których ten sposób też formułowania myśli Hesego nie do końca przyciąga do książek. Dla mnie ta książka zdecydowanie była lepsza niż Wilk stepowy Hermana Hesego, grubsza też niż Wilk stepowy. No i opowiada o takiej drodze edukacyjnej pewnego człowieka, teraz nie pamiętam imienia tego bohatera, no ale on jakby pokonuje całą drogę edukacji od takiego bardzo młodego chłopca w szkole, powiedzmy, podstawowej, bo to są troszeczkę inne, inny system edukacyjny, bo tutaj jest jakiś taki wymyślony świat, aż do osoby, która osiągnęła właśnie w tej edukacji najwyższe stanowiska. I jest to niezwykle interesująca książka. Naprawdę fantastycznie mi się ją czytało. Miała też fantastyczny taki klimat, takiej medytacji dla mnie. Bardzo mi się podobała i jedna z tych właśnie grubaśnych książek, które były dla mnie niezwykle satysfakcjonujące. W ogóle muszę też pochwalić wydawnictwo. Tu jest Media Rodzina. To wydawnictwo wydaje właśnie w jednolitej szacie graficznej Hermana Hesego i bardzo bym chciała zdobyć, właśnie kupić więcej tych wydań, bo są naprawdę bardzo ładnie wydane. Twarda okładka, ładne, dostosowane kolorystycznie zakładki, takie wstążeczkowe. Świetnie wydane naprawdę. I to są te książki, takie ponad 800 stron, które mam za sobą. Jest jeszcze oczywiście kilka książek tuż przed 800 stron, ale akurat je przejrzałam, więc stwierdziłam, że będę dzisiaj mówić tylko o tych książkach ponad 800 stron. No i co przede mną? Otóż zaczęłam już czytać, no na pewno Wam znaną książkę Ulyssesa. Akurat tutaj mam w wydawniu z wydawnictwa Oficyna w tłumaczeniu Macieja Świerkockiego. I to wydanie ma... Ono nie ma 800 stron. Jestem zaskoczona, szczerze powiedziawszy. Powiem Wam, że byłam przekonana, że to tak wielka książka, bo ona jest porównywalna do książki Javiera Mariasa. One są właśnie w bardzo podobnej wielkości. Nawet jest odrobinkę większa, Ulysses jest odrobinkę większy, więc myślałam, że on będzie miał 800 stron, a nie ma. No dobra, ale właśnie już zaczęłam czytać. Jestem na 242 stronie, więc przede mną w tym roku Ulysses. Mam też wydanie z innego wydawnictwa. To jest wydanie akurat z wydawnictwa Znak. Z kolei to wydanie jest w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Obaj tłumacze niezwykli, bardzo dobrze znani i, no i generalnie bardzo też uznawani. To wydanie akurat ma ponad 800 stron, co ciekawe, chociaż jest różnica w wielkości jest ogromna, więc dlatego mnie zaskoczyła, że to wydanie Oficyny ma mniej niż 800 stron. No tak czy inaczej, grubaśna książka, też taka, no ma taki ciężar nie tylko fizyczny, ale też ciężar gatunkowy. No jednak James Joyce i jego Ulysses, obawiam się bardzo, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będę czytać Finneganów Tren, no bo to jest jednak ta fraza i ten strumień świadomości może być ciekawy w różnych wydaniach. Tak w tym wydaniu Jamesa Joyce'a i wydaniu Ulyssesa strumień świadomości dla mnie jest bardzo trudny do podążania za nim akurat w tym przypadku. Ale chcę przeczytać, bo to jest tak znana książka, że bardzo chciałabym ją mieć przeczytaną i wiedzieć, o co tyle szumu, o co tyle hałasu. No więc jestem w trakcie czytania, jak widzicie, będzie czytane na pewno. Od wielu, wielu lat, tak na dobrą sprawę, jest u nas na półce też Paul Auster z książką 4321. Czytał ją mój mąż i powiedział, że jest fantastyczna, świetnie zbudowana i właśnie każda z tych, bo to 4321 to są takie cztery
jakby wielkie rozdziały tej książki i każdy z tych rozdziałów opowiada o troszeczkę innej, alternatywnej rzeczywistości. Natomiast to są chyba takie same wydarzenia, z tego co kojarzę. Teraz tak na dobrą sprawę nie potrafię Wam powiedzieć, czy mówię serio. Dopiero jak skończę tę książkę, to będę wiedziała, czy dobrze mówię. Książka ma tutaj 850 stron. Jestem jej bardzo ciekawa, tym bardziej, że właśnie mój mąż ma dobry gust czytelniczy i no i jestem ciekawa właśnie tej książki. Wydawnictwo Znak to wydało w 2018 roku w przekładzie Marii Makuch. To jest to. W ubiegłym roku czytał też mój mąż książkę dosyć głośną, Niewyczerpany żart, Infinite Jest, Davida Fostera Woolesa. Myślę, że zanim przeczytam tę książkę, czyli zanim przeczytam Niewyczerpany żart, jeszcze chciałabym przeczytać rzekomo fajną rzecz, której nigdy nie zrobię, właśnie tego autora, czyli Davida Fostera Woolesa, bo chciałabym przeczytać coś krótszego od tego autora, czyli właśnie taki zbiór esejów, jeszcze jeden oprócz tego, który już przeczytałam, czyli krótkich wywiadów z paskudnymi ludźmi. Dlatego najpierw przeczytam sobie rzekomo fajną rzecz, której nigdy nie zrobię, Davida Fostera Woolesa, a dopiero później ewentualnie zabiorę się za Niewyczerpany żart. No ale jest to też strasznie dużo stron. Zaraz Wam powiem ile. Natomiast wydało to wydawnictwo WAB w przekładzie Jolanty Kozak, a stron ma 1130. Także zobaczymy. No i ostatnia książka na tych moich półkach, którą mam z taką grubą, grubaśną, to jest wydawnictwo Agora, Susan Sontag, Życie i twórczość w autorstwa Benjamina Mosera. O, znalazłam zakładkę, którą sobie zostawiłam w tej książce. W przekładzie Krzysztofa Kurka i jest to oczywiście biografia tej słynnej autorki, i ona ma 800, ledwo ponad 800 stron, 803, 4 i później są jakieś przypisy. Także tę książkę też teoretycznie zaczęłam czytać, byłam na jakiejś 20 stronie, ale przerwałam, więc myślę, że jeszcze raz ją sobie zacznę na spokojnie. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje plany, to na pewno chciałabym najpierw dokończyć Ulyssesa. No bo jest już zaczęty i to całkiem w zaawansowanym stopniu, to znaczy 800, przepraszam, około 250 stron, tak, 243 strony za mną. No więc jakaś tam jedna trzecia część tej książki jest już za mną. Mam nadzieję, że pójdzie mi całkiem zgrabnie, dokończę ją i mam nadzieję ją skończyć. No nie wiem, tak gdzieś do marca. Chciałabym w ogóle mieć tak, że tak raz na dwa miesiące taką grubą książkę skończę. Wtedy dałabym radę tak do końca marca przeczytać Ulyssesa. Później może bym sobie wzięła właśnie Susan Sontag. To by było do końca maja. Zobaczymy. Może Paul Auster. Gdzieś... Dajmy sobie czas do sierpnia. Może dałabym radę w tym roku przeczytać tych kilka książek takich grubaśnych. No i tak, no zobaczymy. Przynajmniej te trzy książki chciałabym w tym roku skończyć, zobaczymy. To jest bardzo dużo tak naprawdę, bo to w takiej jednej książce no, mamy kilka cieniutkich, więc wiadomo, ten mój rok czytelniczo może być zdecydowanie skromniejszy w ilość przeczytanych książek, ale jeżeli chodzi o ilość stron, myślę, że będzie tak samo jak i w ubiegłych latach, no bo to się jakoś tam wyrównuje, prawda? Dajcie mi znać, czy w ogóle lubicie grube książki. Wiem, że są osoby, które jakoś do grubych książek niespecjalnie podchodzą zachęcone, raczej są za książkami, które są dość takie skromne w liczbie stron. Poza tym też lżej się czyta takie książki, w sensie takim, no w rękach się, nie, ręka się tak nie męczy, kiedy czytacie taką cieńszą książkę. W łóżku też nie można czytać takiej grubej, bo po prostu jak upadnie na noc, to trochę ciężko. No do torebki też nie zmieszczę takiego Ulyssesa na przykład, bo trochę, no nie wiem, musiałabym nosić, kurczę, worek na ziemniaki, żeby wsadzić sobie
niego Ulyssesa, zdecydowanie łatwiej się przemieszczać z takimi książkami cieńszymi. Oczywiście można je czytać na e-booku, ale mam je w wersji papierowej, więc poczuć ciężar tej lektury też jest fajnie. Dajcie znać, co myślicie, napiszcie w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, za Wasze oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!